Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam wszystkie nowe itemy, jakie będą dostępne od jutra do zdobycia właśnie w legendarnym lochu, który jutro o 18 będzie już aktywny, będzie można go ogrywać i tak dalej. I powiem wam tak, mam już wszystkie itemy, wydaje mi się, że jeszcze chyba nie ma i filmiku na internecie, który by je pokazywał, więc może będziemy pierwsi. No i oczywiście teraz robimy deala. Teraz ty zostawiasz subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiasz oczywiście łapkę w górę przede wszystkim, jeżeli już subskrybujesz to łapeczka wymagana, możesz jakiś komentarz napisać jak już zobaczysz itemy, jak Ci się podobają, a ja Ci w tym momencie już dosłownie za chwilkę pokazuję te itemki, mam nadzieję, że taki układ Ci pasuje, yy, także lecimy, no i co, jest w ogóle już aktualizacja dostępna, już na Steamie się ściągnęła yy, no i z takich zmian, no to wiadomo, nie ma ich za wiele, po pierwsze tak, lista to do yy, powiem tak, na plus, oczywiście zmiany tylko i wyłącznie kosmetyczne, dlatego, że za wiele się nie zmieniło, yy, no ale lista to do teraz jest o wiele bardziej czytelna jak my już zrobimy te wszystkie, powiedzmy czynności dzienne yy, i sobie wejdziemy w to Listę, żeby zobaczyć, czy na pewno mamy wszystko zrobione. No to już nie będzie trzeba scrollować, tylko od razu zobaczymy wszystko odptaszkowane. Ja na tej postaci jeszcze mam, no praktycznie, tylko awkę zrobioną, więc pamiętajcie w ogóle, żeby awkę o 14, w sensie warte zrobić awkę do 14, ustawić warte, żeby o 24 odebrać z bonusem Golda. To taki przypominacz, powiedzmy, no ale mówię, no teraz to wygląda o wiele fajnie, jest więcej pozycji tu widocznych od razu bez przewijania, Także Git. Druga sprawa to są gemy, no gemy w tym momencie wyglądają tak. Tragiczne są, nie oszukujmy się. Wyglądają jakby to było z gry z 2012 roku, z tej wersji gry, a nie z obecnej. No, wyglądają tak, jako umieszczone tutaj na slotach. To są oczywiście same duże gemy. Mogę wam tu wydropić jakiś inny dla pokazania. Na przykład, o teraz nam akurat znowu duży dropnął. No, na szczęście, jak widzicie, no tak wygląda. Mały widzieliście na poprzednim filmie, gdzie pokazywałem opis aktualizacji. Ale może jakiś średni, jakby nam wyleciał. Oj, mamy średni, dobra. No, średnie wyglądają tak. Także, no mówię, no tak jakbyśmy się cofnęli dosłownie. W w ogóle nagrałem ten film tak na gorąco, więc, więc no takie mój rzut pierwszy właśnie na tą aktualizację i przede wszystkim na te itemki. Ale tak jak mówię, no gemiki jeżeli o to chodzi, no to tragedia, nie? No jakbyśmy się cofnęli, tak jak mówię, wyglądem do jakiejś tam y, poprzednich wersji gry. No ale dobra, ta lista, to do, te gemy. No i co najważniejsze, itemki. Itemki, które już widzimy mamy kolejną tutaj w legendarnych właśnie itemach kolejną zakładkę powiedzmy dodaną. No i co? No i mamy te itemki w taki sposób. Ja oczywiście zaraz wam pokażę jak już one wyglądają, bo mam to wszystko. To już jest w plikach gry na Steamie, więc to nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie, nie wiadomo co pokazane, dlatego że po prostu każdy, kto tam bardziej ogarnia, może sobie wejść te pliki gry i sam znaleźć. No ale dobra, chodzi o to jak te itemy wyglądają. Więc lecimy może. Ja tutaj sobie włączyłem taki pokaz slajdów. To jest pierwszy itemek. One mogą być trochę rozpikselowane i tak dalej, bo ja wam to trochę większyłem wiadomo, że w grze to będzie wyglądać ok, no ale to jest pierwszy itemek i ten pierwszy itemek to jest trinket, czyli trinket to będzie po prostu złota ramka. Właśnie bardzo mi się podoba, że każdy z tych itemów mniej więcej nawiązuje do tego, co jest w grze i po prostu wyglądają one ładnie. Oczywiście są mankamenty, jak na przykład tarcza wojownika, moim zdaniem no, wygląda co najmniej śmiesznie, jak na legendarny item, do niej zaraz dojdziemy. Łuk wygląda no dziwnie, nie wiem o co w ogóle z łukiem chodzi, różka za to jest bardzo ciekawa, no ale ok, to pierwsze to jest trinket, lecimy dalej. Teraz mamy broń wojownika. Wygląda tak. To jest oczywiście tutaj brońkowala, bo tak jak mówię, w sensie brońkowala, młotkowala, bo tak jak mówię, to wszystko ma nawiązanie właśnie do czegoś z gry To jest brońkowala, no i wygląda w następujący sposób, także wydaje mi się, że też jest OK jak najbardziej, więc lecimy dalej. No okej, okay, no wiadomo, nie, nie urywa tam nie powiem czego, ale jest OK w tym sensie, że no, nawiązuje do gry, jakby nie ma co się tam czepiać. Lecimy dalej. Kolejny itemek to jest o, właśnie, to jest broń maga. Widzicie tutaj, tutaj druga od lewej na górze? To jest zazwyczaj broń maga, nie, wy tego nie widzicie? Czy widzicie? O, teraz widzicie, tutaj jeżdżę myszką. Troszkę zasłaniam, ale wiadomo o co chodzi. To jest właśnie broń maga. To jest nawiązanie takie, można powiedzieć, do klasera. Delikatnie mówiąc, coś takiego. Jest to taka jakby księga czarów, której mag będzie używał, żeby właśnie walczyć. Zobaczymy, jaka będzie animacja tej ruzgi i tak dalej, no bo tego jeszcze nie wiem. Ale tak to wygląda, moim zdaniem, raz, że wygląda bardzo ładnie. Dwa, że jest oryginalna, no bo nie jest to po Kolejna jakaś tam różka, tylko no, taka nowa, ciekawa broń. No i chyba z broni, no, Mak po raz kolejny można powiedzieć, że wygrywa, jeżeli chodzi o wygląd broni legendarnych. Podoba mi się najbardziej. Dobra, lecimy dalej. I co my tu mamy? No właśnie, no i teraz mamy coś takiego. Hmm, nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakieś, nie wiem, czy jakieś wiaderko, czy taki jakby do wystrzy wystrzał, czegoś. Poczekajcie, a ja to miałem gdzieś mniej więcej taki opis dodany, jak to, co to w ogóle jest. Yy... Poczekajcie, poczekajcie, no taki kubek jakby, no nie wiem, nie wiem o co chodzi, po prostu kubek, chyba kubek to jest, a właśnie, kubeczki od tego, yy, tutaj kolegi w karczmie, od, hazardzi... od hazardzisty, dobrze mówię, tak, od hazardzisty, yy, więc tak jak mówię, no to jest właśnie kubeczek od hazardzisty i to jest broń dla zwiadowcy, no moim zdaniem wszyscy zwiadowcy będą bardzo zawiedzeni, dlatego, że no, no słabo to wygląda, nie, ciekawe jaka będzie animacja, wiadomo, ale moim zdaniem w ogóle, no nieładne, po prostu nieładne i tyle, Ej, lecimy dalej, tarcza, właśnie, to jest tarcza. Tarcza wygląda niemalże jak te z pierwszego levela, które wojownik tam ma. Nie, nie ma na start chyba tarczy, ale wiadomo, są te tarcze takie z pierwszego levela. Już wam pokażę, o które mi chodzi. Tutaj dokładnie, poczekajcie, tutaj mamy bronię i tu mamy tarczę. O, właśnie, o tutaj w lewym górnym rogu. To wam mogę na chwilkę wyłączyć. Sorry, ale ja to wszystko nic nie montuję, tylko robię tak zwany live, więc wiecie o co chodzi? No dokładnie, praktycznie takie samo jak tutaj ten taboret w lewym górnym rogu. Także, no niestety, nie wygląda to za pięknie, no ale co mogę powiedzieć? no... No, szkoda, nie? Jednak się przyzwyczaiłem, że te itemki legendarne, no to nie są najpiękniejsze na świecie, przeważnie, a te nie są takie złe, biorąc pod uwagę, że jest jakieś nawiązanie do gry. I powiem Wam szczerze, że jak ty skompletujemy całość i będziemy mieć całość ubrane, to może to jakoś tam się zgrywać. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądać. No ale dobra, lecimy dalej no i dobra i to jest z tego co wiem klata, tak mi się przynajmniej wydaje poczekajcie jeszcze tu zerknę, tak dokładnie to jest klata, no i klata wygląda właśnie w taki sposób, no też jest ok poczekajcie, do czego to jest, ja tutaj tych wszystkich na, aha, to jest po prostu tutaj u barmana właśnie ten jego można powiedzieć fartuch, więc to jest nawiązanie do tego, moim zdaniem bardzo w porządku bardzo git, super wygląda w sensie no, wygląda może nie super, ale nawiązanie jest ok, więc powiedzmy, że można to wybaczyć dobra, lecimy dalej, co my tu jeszcze mamy ciekawe? Ciekawego, buciki, buciki wyglądają tak. Do czego znowu buciki są nawiązaniem? Powiem Wam, że czy może tutaj, chociaż może to są te buty aww może to być coś takiego, bo on ma takie, jakby klapki, chociaż tu są też jeszcze jakieś skarpety. On nie ma skarpet, z tego co widzę. Do czego to może być jeszcze? Tu jest jakaś wiedźma, no ale to chyba nie to. No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam. Wydaje mi się, że to ABWW. Jeżeli wiecie, to może się napisać. Może się tutaj coś pomylę, i może nie o to chodzi, no ale mniejsza z tym. Tak wyglądają w każdym razie buciki. Lecimy dalej. Tak wygląda z tego co wiem, chyba na szyjnik. A nie, przepraszam. Wygląda na to, że to są po prostu rękawice, że to coś takiego będziemy mieli założone właśnie jako rękawice, bo to jest drugie od prawej na górze, no a tu widzę, że z tego co, no z tego co widzę po prostu to są rękawice, więc okej okay. tu mnie zaskoczyli, myślałem, że to będzie naszyjnik, no ale spoko, tak te rękawice wyglądają i do czego to jest nawiązanie znowu nie wiem, tu chyba coś u kowala może być, jakieś takie widzimy no takie dziwne coś, możecie też napisać nie będę tu zgadywał, bo wyjdę na jakiegoś głąba, aha w ogóle tak sięga ja powiedziałem, że to jest nawiązanie do klasera a to w sumie teraz widzę, że bardziej to jest nawiązanie tutaj do przejścia do wiedźmy w gabinecie. Magii, więc to też teraz na mnie y, zwróciło moją uwagę, no ale okej, okay, no mniejsza z tym. Y, tak to wygląda, czyli to są rękawice. Teraz to, teraz mamy hełm. Y, hełm to jest to, co już było pokazane na tak zwanych przeciekach, i to jest oczywiście hełm tutaj aba y, więc wygląda też jak najbardziej Git. I w sumie hełmik mi się podoba, to jest y, spoko, Jakby zrobili taki cały biały secik, to wydaje mi się, że y, dość ładnie by to ze sobą fitowało. Dobra, y, czyli hełmik już mamy i teraz lecimy dalej. Y, toaleta, toaleta co to jest? Toaleta to jest pasek, ok, czyli to będzie nasz pasek. No, w sumie można powiedzieć, że logiczne. To jest oczywiście nawiązanie do kibla tutaj w, w karszmie, więc też powiedzmy, że wygląda spoko. No i co, i lecimy dalej. Teraz mamy taki krawacik. Taki krawacik już znamy, bo jest to jeden z itemków. W sensie, no, bardzo podobny, nie? Oczywiście nie ten sam, ale bardzo podobny jest item Egepicki. No, a teraz mamy krawacik i krawacik to jest naszyjnik, ok. Czyli krawat to, to będzie naszyjnik, nie tutaj ten, tak jak wspomniałem wcześniej. No i dobra, i teraz już chyba nam został tylko i wyłącznie nasz pierścionek. Pierścionek z tego co widzę to będzie to... Takie można powiedzieć koło zębate, więc też ok, powiedzmy, że jest git. No i lecimy dalej, no i mamy znowu złotą ramkę, więc spoko. Tak wyglądają wszystkie itemki, wszystkie itemki legendarne nowe. Możecie sami ocenić. No, złota ramka moim zdaniem jest git. Broń wojownika, tak średnio. Broń maga super. Oczywiście oceniam teraz tylko i wyłącznie wygląd. No, tutaj broń w zwiadowcy chyba najgorsza, jaka może być starsza, też średnia. No, reszta taka powiedzmy, że w miarę ok. Te rękawice są nawet git, tak z czystego wyglądu. Helmik tak samo. Pasek, no powiedzmy, że okej. Okay. Ten jest w ogóle bardzo fajny ten krawacik. To jest wygląda jak, tak jak mówiłem, jak ten itemek epicki, tylko taki bardziej zupgradeowany, więc, więc no można powiedzieć, że spoko. To jest git. No i złota ramka, tak jak mówiłem, git. Więc okej, okay, tak wyglądają wszystkie itemki epickie. Mam nadzieję, że. Wam się podobają, bo taki jest zamysł, żeby wam się podobały. Wszystkie temki legendarne, oczywiście. No ale to możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach. Dobra, bo jeszcze tutaj miałem dla was chyba z tego co wiem. Z tego co widzę, to tutaj były jeszcze jakieś tam przecieki, można powiedzieć, z legendarnego lochu. Tylko poczekajcie, ja to sobie znajdę, bo jedna grafika mi się bardzo spodobała. Grafika w ogóle tego legendarnego lochu, jak on tutaj wygląda i tak dalej. Ja bym był, chciał wam ją jeszcze pokazać, zanim w ogóle przejdziemy sobie do. Jak już ten loch będzie oczywiście live i będziemy mogli go ogrywać, to ja dla was nagram odcinek, pokażę jak to dokładnie wygląda. Ale jedna grafika mi się bardzo spodobała, tylko ja ją muszę teraz znaleźć. Mogłem to przygotować przed odcinkiem, ale tak jak mówię, jestem dość dość spontanicznie nagrałem ten odcinek. Okej, okay, czyli tu mamy coś takiego. Już została znaleziona i cyk. Zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo fajna. To jest mapka oczywiście tego legendarnego lochu. Jak widzicie, mamy dwie ścieżki. Mamy na górze nasze statystyki. Mamy na dole tam pasek postępu można by powiedzieć. Także to mi się akurat bardzo bardzo spodobało. Tu jeszcze z tego co widzę, na 25. pokoju minibosem jest karszmasz Ktoś w ogóle pisał pod poprzednimi odcinkami, że to może być karszmasz Także no to jest spoko i co my tutaj jeszcze mamy z takich, można powiedzieć przecieków, no i nic no tutaj jakieś potworki, jakiś generalnie wygląd tego lochu, no ale to takie już mniej ciekawe rzeczy, to w sumie wiecie co mogę wam jeszcze tego karczmarza pokazać jak go tutaj dodam, nie, niestety mi się nie zamieni, ale chyba jak zamienię go tutaj, poczekajcie sekundkę tego, o to jest tu, dobra okej, okay, tak wygląda na przykład na 25 pokoju, wiadomo, że mamy mini minibosa no i tak właśnie wygląda karszmarz więc, jako oczywiście mini boss więc tak jak mówili, jest to motyw w takiej, można powiedzieć, mrocznej imprezy urodzinowej, czyli właśnie tak, jak ja wspominałem, taka mroczna strefa shakesa, gdzie będziemy walczyć z postaciami, które na co dzień są nam przychylne, powiedzmy, w tej gierce, wiadomo o co chodzi. Ok, to by było na tyle z takich, można powiedzieć, przecieków, lików i tak dalej. Mam nadzieję, że itemki Wam się spodobały, że jako pierwsi, można powiedzieć, zobaczyliście je jako moi widzowie. No i co. I tak naprawdę chyba tyle, chyba będziemy kończyć, chyba to co miałem Wam pokazać to Wam pokazałem, to już mogę sobie usunąć i dajcie znać w komentarzach oczywiście jak Wam te itemki się podobają i czy w ogóle będziecie je zdobywać wszystkie, czy tam powiedzmy pojedynczo, czy jakiś macie ulubiony, czy coś w tym stylu. To by było na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, pamiętajcie o kciuku w górę, no i o komentarzu, także jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.